Operacja Mięso Mielone, czyli Mincemeat. 30 kwietnia 1943 roku hiszpański rybak natknął się na pływające ciało majora Williama Martina z Royal Marines. Do ręki zwłok kajdankami przykuty był neseser ze ściśle tajnymi planami inwazji aliantów na Grecję i Sardynię. Dzięki informacjom zebranym z tego wywiadu, Niemcy przesunęli swoje wojska na pozycje, aby przeciwdziałać planowanemu desantowi. A alianci nie mogli być bardziej szczęśliwi. Dowiedz się więcej o najbardziej udanej alianckiej operacji szpiegowskiej w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Do 1943 roku alianci wyparli Niemców z Afryki Północnej, ale jeszcze nie postawili stopy na Europie kontynentalnej. Alianci wiedzieli, że muszą gdzieś wylądować, a Niemcy wiedzieli, że alianci będą próbowali gdzieś wylądować. Ta gra w zgadywanie stała się punktem zwrotnym w wojnie. Alianci planowali wylądować na Sycylii. Problem polegał na tym, że było to aż nazbyt oczywiste. Sycylia dałaby im kontrolę nad całym Morzem Śródziemnym, a także dałaby im łatwy dostęp do Półwyspu Apenińskiego. Inwazja na Sycylię została nazwana Operacją Husky. Musieli jednak zmylić Niemców. W tym celu stworzono operację Barclay, która była ogólną kampanią dezinformacyjną, mającą na celu przekonanie Niemców, że nie zamierzają dokonać inwazji na Sycylię. Celem operacji Barclay było przekonanie Niemców, że alianci dokonają inwazji na Grecję i Sardynię. Potwierdziło to osobiste przekonanie Hitlera, że alianci dokonają inwazji właśnie w Grecji i spróbują wkroczyć do Europy przez Bałkany, aby próbować połączyć się z Rosjanami. Kluczem do operacji Barclay była mniejsza operacja o nazwie Mincemeat, w tłumaczeniu wolnym na polski mielone mięso. Był to pomysł przedwojennego dokumentu z 1939 roku o nazwie Trout Memo, napisanego przez admirała Johna Godfreya, brytyjskiego asa wywiadu marynarki wojennej. W memorandum tym omawia różne pomysły na oszustwo i dezinformację w działaniach wojennych, porównując je do łowienia pstrągów. Jedna z idei zawartych w memorandum pstrąga była inspiracją do operacji Mincemeat. Idea w skrócie jest następująca. Bierzesz martwe ciało i umieszczasz na nim fałszywe tajne wiadomości. Następnie powodujesz, że to ciało pojawia się w miejscu, w którym znalazłby je wróg. Wróg, myśląc, że dokonał przewrotu wywiadowczego, działa na podstawie tych informacji. Na papierze brzmi to naprawdę prosto. Jednak wykonanie tego było o wiele bardziej skomplikowane. Nie można było po prostu wrzucić trupa gdzieś, gdzie Niemcy będą mogli go znaleźć. To może być zbyt oczywiste, że to jest podstęp. Trzeba będzie gdzieś odnaleźć ciało, a następnie nadać temu bardzo przekonującą historię, aby zmylić wszelkie możliwe pytania dotyczące przeszłości tej odnalezionej osoby. W styczniu 1943 roku londyński koroner skontaktował się z MI6, aby powiedzieć im, że znalazł właściwe ciało. Zmarłym był Glyndwr Michel, Walijczyk, który zmarł po spożyciu trutki na szczury. Był włóczęgą i nie było rodziny, którą można by zapytać o przeznaczenie ciała. Włożono więc ciało do lodówki i zaczęto pracować w 3-miesięcznym oknie, w którym można było rozpatrywać różne scenariusze, zanim będzie trzeba znaleźć nowe ciało. Mając zwłoki w ręku, musiano następnie pracować nad stworzeniem historii dla tego ciała. Fikcyjne nazwisko brzmiało Major William Martin z Royal Marines. Nazwa została wybrana, ponieważ była to nazwa potoczna używana przez wielu mężczyzn z Royal Navy. Ponadto, umieszczając go w piechocie morskiej, mogli zapewnić, że wszystkie dochodzenia będą prowadzone w marynarce wojennej, która prowadziła tę operację. Następną rzeczą było powołanie do życia majora Williama Martina. Musiano umieścić na nim przedmioty, które sprawią, że będzie wyglądał wiarygodnie. Stworzono fikcyjną kobietę, kochankę o imieniu Pam i umieszczono jej zdjęcie w jego portfelu. Zdjęcia przedstawiały sekretarkę pracującą w MI5 o nazwisku Jean Leslie. Stworzyli dla niej dwa listy miłosne, które nosił ten oficer ze sobą, a także przypisano mu kilka odcinków biletów, pokwitowanie za pierścionek zaręczynowy, list od ojca, a nawet debet z banku. Wiele z tych dokumentów miało również na celu ustalenie, że przebywał w Londynie w określonych dniach, co pomogłoby potwierdzić jego lokalizację w celu otrzymywania tajnych dokumentów. Do dowodu osobistego Martina próbowano wykorzystać zdjęcie zwłok, ale to zdjęcie wyglądało jak zwłoki.
W końcu znaleziono kogoś, kto wyglądał jak zmarły. Ubrali go w mundur Marines, aby zrobić zdjęcie. Jeden z agentów spędził tygodnie, nosząc dowód osobisty w kieszeni, aby wyglądał na zużyty. Kluczem do operacji miał być fałszywy, tajny dokument, który Martin miał mieć przy sobie. Nie mogły to być zbyt oczywiste rzeczy. Szczegółowe, ściśle tajne plany bitwy nie były przekazywane przez majora w samolocie. Musiało to być coś, co nawiązywałoby do planów, ale jednocześnie co można by przekazać nieformalnie. Głównym dokumentem był fikcyjny list pomiędzy dwoma bardzo prawdziwymi osobami. Generałem porucznikiem Sir Aldibaldem Nae, zastępcą szefa Imperialnego Sztabu Generalnego, który przybywał w Londynie, oraz generałem Sir Haroldem Alexandrem, dowódcą angloamerykańskiej 18. Grupy Armii w Algierii i Tunezji. Nie potrafili napisać listu, który jednak brzmiałby naturalnie, więc po prostu zwerbowali generała Neya, aby sam napisał taki list. Oprócz subtelnych odniesień do inwazji na Grecję, w liście poruszono także inne kwestie personalne, a w końcu żart o sardynkach, który był nawiązaniem do Sardynii. Jedną z obaw było to, czy list zostanie znaleziony przy ciele. Aby mieć pewność, że dokumenty zostaną odnalezione, do ciała przymocowano skórzaną torbę. W normalnej poczcie kurierskiej neseser kuriera był przymocowany za pomocą kajdanek do nadgarstka kuriera. Największym problemem było to, gdzie należy podrzucić ciało. Nie można było sprawić, by wyglądało to zbyt oczywiste. Brytyjski oficer z tajnymi dokumentami, gdyby został wyrzucony na brzeg w Niemczech, mogłoby to zostać uznane za zbyt piękne, aby było prawdziwe. Rok wcześniej samolot lecący z Anglii do Gibraltaru rozbił się o wybrzeży Kadyksu w Hiszpanii. Wszyscy na pokładzie samolotu zginęli, ale istniały dowody na to, że jedna z książek przewożonych przez Francuza podczas lotu została skopiowana przez Niemców. Mimo że Hiszpania była technicznie neutralna podczas II wojny światowej, pod rządami generała Franco skłaniała się ku Niemcom i często dzieliła się z nimi informacjami wywiadowczymi. Pracownicy MI6 doszli więc do wniosku, że najlepszym sposobem na przekonanie Niemców o prawdziwości tej historii będzie odnalezienie ciała u wybrzeży Hiszpanii oraz sprawienie, by wyglądało to na katastrofę lotniczą i dostarczenie tą drogą dokumentów Niemcom. W tak zaplanowanej operacji największym ryzykiem było to, że Hiszpanie nie przekażą znalezionych dokumentów Niemcom, a będą chcieli zwrócić ciało wraz z dokumentami Brytyjczykom. Aby sprawdzić, czy list został otwarty przez Hiszpanów, domyślnie pokazany Niemcom, umieszczono wewnątrz listu w jego zgięciu czarną rzęsę wewnątrz koperty. Gdyby dokumenty zostały zwrócone, można by sprawdzić, czy rzęsa nadal tam jest. Gdyby jej brakowało, powiedziano by, że koperta była otwarta. Ciało zostało zapakowane do metalowego kontenera i załadowane na pokład okrętu podwodnego HMS Serapch. Pojemnik i pomysł, aby umieścić w nim suchy lód, aby wypełnić go CO2, był pomysłem niejakiego Charlesa Frasera Smitha. O nim za chwilę. Plan zakładał wyrzucenie ciała około mili od wioski Huelva, na zachód od Gibraltaru i blisko granicy z Portugalią. Kiedy okręt podwodny znalazł się na pozycji, wynurzył się, metalowy kontener został podniesiony w górę i wszyscy poza kilkoma oficerami zostali wezwani pod pokład, a ciało zostało wyrzucone do oceanu o godzinie 4:30 rano, 30 kwietnia. Dopiero po 5 godzinach rybak odnalazł ciało. Biorąc pod uwagę miejsce, które wybrali, wiedzieli, że ciało powinno powoli płynąć w kierunku brzegu. I w tym miejscu gra się zaczęła. Rybak oczywiście skontaktował się z lokalnymi władzami, które następnie skontaktowały się z hiszpańską marynarką wojenną. Hiszpanie skontaktowali się z Brytyjczykami i powiadomili ich o ciele majora Martina. To zapoczątkowało serię wcześniej napisanych wymian pomiędzy brytyjskim konsulatem w Huelwie a Londynem. Brytyjczycy wiedzieli, że Niemcy przechwytują ich komunikację i złamali ich szyfr. Wiadomości wysyłane z Londynu były nieugięte dla szefa brytyjskiego konsulatu, że muszą odzyskać torbę, która była przymocowana do ciała. Podczas gdy komunikacja krążyła tam i z powrotem, torbę wysłali Hiszpanie do Madrytu, gdzie uzyskali dostęp do niej agenci niemieckiego wywiadu. Ostrożnie wyjęli dokumenty, wysuszyli je, sfotografowali, a następnie ponownie namoczyli w słonej wodzie, zanim zwrócili je do koperty i włożyli do torby. Do 11 maja tornister czy neseser i ciało Brytyjczyka zostało zwrócone do Anglii.
Po oględzinach w Londynie okazało się, że w liście brakuje rzęsy. Wiedziano już, że Niemcy odczytali list i połknęli haczyk. 14 maja 1943 roku otrzymano pierwsze potwierdzenie. Przechwycono i odszyfrowano niemiecki komunikat, z którego wynikało, że Niemcy spodziewają się inwazji w Grecji. Następnie wysłano wiadomość do Winstona Churchilla, w którym w tym czasie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych, która brzmiała: mięso mielone połknęło wódkę, żyłkę i ciężarek przez właściwych ludzi. Czyli było to takie zakamuflowane, grypsujące opowiedzenie o tym, że operacja się udała. Niemcy uwierzyli w informacje w liście i przystąpili do wyprowadzania sił z Włoch i wzmacniania Grecji i Sardynii. Dowódca niemieckiej marynarki wojennej, Karl Dönitz, zauważył: Führer nie zgadza się z Mussolini, że najbardziej prawdopodobnym punktem inwazji jest Sycylia. Co więcej, uważa on, że odkryte dane wywiadowcze wskazują, że planowane ataki będą skierowane głównie przeciwko Sardynii i Peloponezowi. Po zakończeniu podstępu kontynuowano oszustwo, wpisując majora Martyna na listę poległych w wojnie. 25 lipca 1943 roku rozpoczęła się prawdziwa inwazja na Sycylię, która zakończyła się wielkim sukcesem. Marion William Martin został pochowany w Huelwie w Hiszpanii, a po wojnie jego nagrobek został przerobiony tak, że odnotowuje dzisiaj prawdziwe nazwisko pochowanego tam człowieka – Glyndwra Mitchella. Oryginalna notatka opisująca przebieg hipotetycznej akcji dezinformacyjnej, mimo że została napisana pod nazwiskiem admirała Johna Godfreya, naprawdę została napisana przez młodego oficera o nazwisku Ian Fleming, który stworzył później postać Jamesa Bonda. Charles Frazee Smith, który podczas wojny pomagał pakować ciało i tworzyć inne narzędzia szpiegowskie, był inspiracją dla postaci Bonda, doktora Q, który zbudował wszystkie gadżety Bonda. Historia operacji Minsmith stała się kanwą filmu The Man Who Never Was, który miał premierę w 1956 roku, a także podstawą muzykalu, który został wystawiony w Walii. Operacja Minsmith była uważana za najbardziej udaną operacją szpiegowską II wojny światowej. Szacuje się, że skróciła ona kampanię sycylijską aż o 2 miesiące i uratowała życie dziesiątkom tysięcy alianckich żołnierzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był interesujący i zapraszam na jutro.